technik technologii wyrobów skórzanych. Technik technologii wyrobów skórzanych to zawód, który łączy w sobie kilka profesji. Osoba pracująca na tym stanowisku w codziennej pracy zajmuje się obróbką skóry, a także wyrabianiem odzieży skórzanej i galanterii. W swojej pracy wykorzystuje różnorodne maszyny i urządzenia. Na przykład wycinarka elektrohydrauliczna to urządzenie, które dzięki działaniu ciśnienia zwielokrotnia siłę nacisku. Wykorzystuje się ją do wycinania za pomocą wykrojników elementów składowych wyrobów skórzanych. Praskę kaletniczą wykorzystuje się do mocowania elementów galanterii metalowej, np. oczek czy nap. W takiej prasce istnieje możliwość wymiany końcówek, dzięki czemu jest to maszyna uniwersalna. W zakładach kaletniczych wykorzystuje się również maszyny sterowane numerycznie. Takie urządzenie wystarczy odpowiednio zaprogramować, a ono samodzielnie wykonuje całą pracę. Szeroki zakres wiedzy pozwala technikom technologii wyrobów skórzanych znaleźć pracę w rozmaitych firmach oraz w zakładach zajmujących się produkcją lub obróbką skóry. Mogą też zostać zatrudnieni w biurach projektowych firm kaletniczych.